Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a my dzisiaj kontynuujemy sobie przygodę w Paradise Killer. Co robimy? Lecimy do Sama. Lecimy w końcu się z nim rozmówić. Wiem też, poczytałem trochę, ale spokojnie, bez spoilerów, że generalnie rzecz ujmując, jeśli jest wykrzyknik przy danej postaci, to bardzo byłoby słusznie do niej podejść, pogadać, zebrać dodatkowe jeszcze zeznania, bo to jest ważne dla dalszego progresu w grze. Tak mówię, nie czytałem dalej, co to oznacza, więc nie wiem, jak by się skończył ten trial, który nas czeka, ten sąd, jeśli tego nie zrobimy. W ogóle jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, czy uda nam się rozwikłać tą zagadkę pozytywnie. Wychodzę z założenia, że jak rozwikłamy, tak rozwikłamy. Jeżeli nam się nie uda, trudno, to nam się nie uda, tak? Tak jest czasami życie, że nie wszystko wychodzi i ja się zamierzam do tego w pewien sposób, że tak powiem, poczuć, to znaczy nie zamierzam forsować na siłę dobrego zakończenia. O, sprawdzimy tylko, czy tutaj kupowaliśmy? Tak, kupowaliśmy. Bo jeszcze chyba nie z wszystkich, na pewno nie z wszystkich Dead Nebula skorzystaliśmy, więc warto by było czasem pozerkać. Tam jest Sam. Tak, bo tam do niego biegniemy teraz. Biegniemy sobie spokojnie, mamy nadzieję, że może po drodze coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Nigdy nie wiadomo. A nuż się okaże... O, to jest zamknięte elektronicznie, okej. A nuż się okaże, wiecie, że... W sumie to czy nie mógłbym tego wyłączyć stąd? Tak mi się wydaje, że nie powinno być wielkim problemem. O, proszę bardzo. Czy teraz to włączyłem, czy wyłączyłem? O. No, tak, fantastycznie. I no, proszę bardzo, coś przy okazji znaleźliśmy. Zwierzę, która broadcastuje muzykę na przede wszystkim głośników na wyspie. Ma tutaj jakąś taśmę. I mamy nową muzyczkę. Imprezka. Dobra, no i jednak idziemy dalej. Nie bawimy się tutaj żadnej imprezki. Jesteśmy poważnymi inwestygatorami. Nie ma takiego słowa w polskim języku, ale na nasze potrzeby. Ja bym tam chciał doskoczyć do tego pieniążka, ale wydaje mi się, że to nie będzie do końca możliwe. Spróbujmy. No nie. Kurczę, mógłbym to kliknąć w sumie może. Ale wiecie co, nie będziemy nacisnąć do czasu. Sam czeka. Znaczy nie żeby wiedział, bo nie zapowiadałem się w sumie, ale... No ale... Piękny globus. To jest monument dla księżyca w ogóle. To jest... tak, maintenance access, sam jest tam. Czyli wyjdziemy do góry sobie tutaj. I biegniemy dalej. Opsa, Dead Nebula. Coś tutaj kupiliśmy? Kupiliśmy. Jakim w ogóle cudem nie odwiedziliśmy Sama, kiedy tutaj byliśmy wcześniej? Chyba, że rozmawialiśmy z nim już? Ja nie pamiętam. Może tak być. Może tak być. O. Nie, nie, nie chcę tam spać. Nie chcę tam spać. Nie chcę tam spać. Dobra. Krzanić, idziemy dalej do Sama. Ja, tu chyba nie byliśmy, skoro tu jest zamknięte. Ale przyznajcie sami, można się pogubić tutaj w tej grze, moim zdaniem. Nie wiem, mamy mapę, ale to nie jest taka klasyczna mapa jak w innych grach, że pokazuje naszą pozycję i w ogóle... Znaczy, pokazuje naszą pozycję, ale... O, Shinji tam jest. To już jest jakiś... pozytyw. O, jest taki wielki posąg. Dobra. Doskoczymy sobie do Shinji'ego. Siema, Shinji. To całe Paradise mi trochę... przeraża. Kiedy zasłona opada i nagie ciało zbrodni jest wyeksponowane, wyspa zaczyna powoli upadać. Balans jest zakrzywiony i iluzja się rozbija. Jakie to poetyckie było. A wiesz, próbuję różnych rzeczy. Wiem, że myślisz, że jestem zwykłym dupkiem, ale staram się dać mówieniu próbę. Wystarczająco trudne. No, cieszę się, że dobrze ci idzie. A powoduje, że się zarumienię. Love dice. Peace. Czyli ten spoko ziomek. Mam dziwne wrażenie, że nas zasztyletuje na koniec gry albo coś w tym stylu, ale póki co jest spoko ziomkiem. Halo, halo, kolejna kaseta. Proszę, nie wiem, czy nam jest jakieś specjalnie potrzebne. Ale zgarniemy sobie taką właśnie kasetkę. A tam jest jeszcze... coś do nas do wzięcia, więc bierzemy sobie tą podejrzaną taśmę, która jest w żaden sposób nieoznaczona i który wywołuje strach w umysłach nawet tych, którzy są uważni, co na niej jest, kto ją zrobił, dlaczego została opuszczona, czy dostanę się na jakąś listę, jeżeli tylko policja dowie się, że mam ją w swoim posiadaniu, tego nie wiemy.
Być może kiedyś się dowiemy. I mamy też krwisty wisiorek. To jest jakiś specjalny kryształ, który został połączony z krwią właściciela. Noszone tylko przez ludzi, którzy są bardzo z siebie dumni. Znaczy z siebie, którzy są po prostu dumni właściwie. No dobra, ale coś tam jeszcze, o właśnie, widziałem. Sekwencja 24, to bardzo niedawno. 24 sekwencja, czy 23, właściwie to teraz, przecież to jest 24 sekwencja. Czy ta wyspa będzie perfekcyjna, czy to będzie nasz wieczny dom? No słuchaj, mam złą wiadomość w tej kwestii. Mówiąc wprost, nie będzie. Tak, ten posąg chciałem jeszcze zobaczyć, bo jest taki wielki i jestem ciekawy, czy coś tutaj mogę obadać. A, kres rzuciłem. No tutaj musiałbym rzucić kolejny zielony, a niestety zielonego krestu nie mam. W związku z czym na razie to tutaj nic nie uczynimy. Okej, tam coś się unosi w powietrzu i to mnie trochę przeraża, ale na razie ja idę do sama, bo ja do sama chciałem iść. Sam jest 85 metrów w lewo. On jest tam! Jeśli on jest tam... To jest tutaj obok, tak? Osiedle obok, innymi słowy, dobra. Zaraz, pomylili mi się ludzie, sam jest tam. Pomylił mi się z kim on mi się pomylił właściwie? Pomylił mi się z Witnessem, tak, właśnie. My do sama chcemy się udać w tym momencie. Dobra. To z jakim bytku możemy ruszać dalej? Czy tutaj odblokowywaliśmy sobie fast travel? Tak. Dobra, przebiegniemy sobie przez mieszkania z naszych mieszkańców, nomen omen. I zobaczmy, dokąd dotrzemy. O, tutaj możemy coś jeszcze zobaczyć, ale już tutaj oddaliśmy tutaj krew, więc nie musimy tego robić drugi raz. Cóż, o Boże, się przestraszyłem. A to po prostu ten posąg płacze. Gryzte, myślałem, że coś mnie goni przez chwilę. O, a my w końcu nie byliśmy w tym sklepie? No, patrz, popatrz. Idiotyczne poziomy lojalności. Pokazuje różnego rodzaju poziomy, jeżeli chodzi o, wiecie, te takie wszystkie rodzaju karty lojalnościowe i tak dalej, które klient może zdobyć tutaj w Second Heaven. Super. Ja nie chcę zdobywać takich rzeczy, ale ja chcę to serduszko tam, dlaczego nie mogę tam przeskoczyć. O. To jest jakieś CD, które ma na sobie bardzo irytującą, ezoteryczną muzykę przez napisaną, stworzoną przez Embryonic Adults. Nie da się tego słuchać. Rozumiem, że ktoś tu jednak słuchał tego. O! A tu mamy co? A, tutaj mamy coś dla piesków. Zaraz, pytanie. Czy tego możemy użyć z karmeliną na przykład? Mamy też pigułki na ból, których się nie da uniknąć. Wszyscy pracujący na wyspie muszą mieć przepisywane leki na ból. O kurde, to straszne. To straszne w takim wypadku. Coś tutaj jeszcze słyszymy w pobliżu. Zaraz, zaraz. Okej. O, proszę bardzo. Dead Nebula Phone Charm. Coś takiego uwielbiają. Tutaj na pewno nie byliśmy, więc unlockujemy. Super. I zapiszemy sobie od razu gierkę. Czy nie dostaliśmy nowego tego? Skinu? To jest nowość. A, jego się dopiero dostaje, kiedy się wyjdzie. No tak. Człowiek gra w tę grę tyle czasu, a jeszcze tego nie ogarnął. Kryształek, więc już nadrobiliśmy tą stratę pieniążka. Niebieski krest. Super, tylko że my potrzebujemy zielonego. Z tego co pamiętam. Dobra, Sam, gdzie ty kurna jesteś? Serio, ten człowiek... To jakaś enigma, nigdy go nie mogę znaleźć. Ten posąg przecież mnie przeraża na swój sposób. Czy Sam jest gdzieś... O Jezu, on jest tam u góry. To niedobrze. O, bardzo niedobrze. Tam jest chyba winda. No spróbujemy, ale no nie jestem zadowolony z tego faktu. 360. Moglibyśmy też się spróbować wspiąć, tutaj widzę drabinę.
A tak, bo tutaj jest to przejście, to chyba nie tu powinniśmy iść. O, pieniążek. Ja zaraz. Myślałem, że podniosę go w biegu, ale to jest nie takie łatwe do zrobienia, jak się wydaje. A tu w ogóle chyba też nie byliśmy jeszcze, nie? O, tam jest Shinji. Halo, Shinji. Shinji-kun. Martwa strefa zawiera w sobie wiele sekretów. Spójrz na ludzi zbierających różne rzeczy nad nią. Oni się żywią właściwie tym, co niektórzy nawet nie chcą zobaczyć. Pospekulujmy trochę, że to są może jakieś dobre miejsce dla kryjówki. Oczywiście, że tak jest, Love Dice. Masz absolutną rację. Tam jest, to są całkiem niesamowite rzeczy. Trzymaj się. Tak, ale ja samem chciałem pogadać najpierw. Dobra. Próbujmy ogarnąć sama, a potem przyjdziemy ogarnąć tą... O, tam jest pieniążek. Wiem, gdzie będę chciał pójść potem. Dobra. Drabinka, bzium. Szybko jak się tylko da, latareczką się pobawimy trochę. Pyk. O, Shinji. Siemano. Nie myślisz, że... Czy myślisz, że to trochę wada? Ale co? No pozwolić na to, żeby opętany mieszkaniec został na wyspie. Wada, może błąd bardziej by miał sens w takim tłumaczeniu. Ludzie cały czas gadają tylko o tym, żeby się pozbyć demonów i tak dalej. To jedna z tych głównych rzeczy. A nawet ty się tu nigdy nie na ten temat nie zamykasz. Oni prawdopodobnie mają swoje powody ku temu. Na przykład, może chcieli uczynić z niego jakiś taki przykład dla innych. Albo jest to jakiś jeden z wielu rytuałów, które mamy, albo Akiko potrzebowała kogoś po prostu, żeby się na nim powyżywać w gorszy dzień. To nie było zbyt interesujące, miałem nadzieję na więcej. Trzymaj się. Sorry, Shinji, że cię rozczarowaliśmy. Tam jest pieniążek w dalszym ciągu, tak. W dalszym ciągu go widzę. Ale nie będę po niego teraz zaskakiwał, tylko jak będziemy wracać od sama. Dobra. To jest kolejna drabinka. Więc szybkim parkurem się do nią udamy. Bar through the heart. Czy to jest ten jego bar, jak zakładam? Dobra, mam nadzieję, że dostaniemy się do środka. Będziemy mogli z nim porozmawiać. Powiedzcie mi, że on tu jest. Jest to 7 metrów, okej. Okay. Odblokowujemy fast travel. Robimy sobie szybki saveik. Idziemy porozmawiać samemu. Okej. Okay. No tak, po prostu stoi ładnie przed budynkiem, to chyba sobie możemy ukraść kasetę. Więc bierzemy ją. Zanim porozmawiamy z samym, zobaczmy, co jest wokół miejsca. Memento 23. Ta była prawie perfekcyjna. Trwała tak długo. Karmelina naprawdę jest geniuszem. No zobaczymy, czy jest kolejny kryształek. Zamknięte z drugiej strony, okej. Okay. To chyba nie powinien być problem. Może jednak będzie. Dobra, rozumiem. Oj. Okej. Okay. A może mogę tam podejść z drugiej strony? Tak, ja wiem, że mam rozmawiać z samym, ja wiem. Pieniążek. A, no tak. To dużo nie osiągnęliśmy w ten sposób. No ale dobra, wróćmy jednak. Zaraz, nie chciałem stąd spać, come on. Nie mogę tutaj wskoczyć? Dam rada. Dobra, panie Sam, porozmawiajmy. O... A, może nas do środka wpuścił, tak. O, jakiś śmieszny głos. Słyszałem, że jesteś z powrotem, że wróciłeś z powrotem. Sam, to jest jakby główny człowiek w tym barze. Urodził się w... Cieniu Smoka w Turcji w 999 pod znakiem Shadow Zero. Sam zajął się zabijaniem tak, jak gdyby to było oddychanie. Zabijał, żeby przetrwać na ulicy, a potem zabijał jako żołnierz, a potem zabijał po prostu dla zabawy. Stał się mordercą na wynajęcie pod flagą Shadow Zero. Spotkał ludzi na polu walki. Walczyli przez 2 tygodnie, rozwalając wręcz miasto raz 009. Lydia osiągnęła zwycięstwo i pchnęła sama ostrzem przez serce.
Kiedy walczyli, zakochał się on w Lydii i w momencie swojej śmierci powiedział, że jej nie opuści. Jego skina, jego skóra odpadła, jego szkielet stwardniał, stał się bardzo głęboko czerwony, kiedy wyznawał swoją miłość do niej. A również się w nim zakochała i zaakceptowała jego wyznanie. Uciekli razem, żeby się pobrać. Następnie odrzucili swoje mordercze ścieżki i zrezygnowali, odmówili, by popełniać, by sobie nawzajem przysparzać ból albo innym. Starlight cię wprowadza we wszystko, co nie? Zapomniałaś już o nas podczas swojego wygnania? A wierzę, że taka długa izolacja może wręcz zaćmić umysł, co nie? Hej, Sam, to była całkiem dłuższa chwila, odkąd cię widzieliśmy ostatni raz. Fajna kurtka. Zauważyłaś ten prezent od Lydii? No, zawsze miała dobry gust. Czyż nie? Lydii brakowało możliwości napicia się z tobą. A ja też za wami tęskniłem. Jesteście jedynymi normalnymi ludźmi na tej wyspie. Miło, że to mówisz, Lydii. Byłoby milej, gdybyś tutaj wróciła w lepszych sytuacji. Lepszej sytuacji, co nie? No cóż, syndykat jest w kiepskim miejscu. To całkiem dewastujące, czyż nie? Nasi przyjaciele i koledzy zostali od nas zabrani. Ale tutaj nie ma zbyt dużo smutku czy żałoby. No, istnialiśmy od nieznanych epok czasu, czyż nie? To wszystkim daje pewnego rodzaju perspektywę. No a jak tam whisky i poszczególne blendy na tej wyspie? Niektóre są waniliowe, karmelowe, ostre, albo niektóre zawierają tylko cień dymu. Przyprawy są nietypowe. Whisky smakuje zupełnie jak wyspa, na której jest zrobione. To była całkiem spokojna wyspa. Karmel i wanilia były w idealnej harmonii. Przyprawy bardzo ładnie się mieszają w ustach. One wirują i przepływają między innymi smakami. Dym? A o co chodzi z tym dymem? A, troszkę, ale ledwo co. Wiesz co mówią o dymie, co nie? Człowiek, czy mógłbym ci pomóc? Słuchaj, Sam. Możesz nam pomóc. Musimy zająć się niestety poważnymi sprawami. Więc najpierw zapytajmy, o co ty myślisz o Henrym? Ciężko powiedzieć, czy on to zrobił. To jest niesamowite przestępstwo. A co ty wierzysz, Eddie? Ja wciąż staram się odkryć moją prawdę. Akiko znalazła go z krwią Radyn w swoim brzuchu. To całkiem pojebane, czyż nie? On zdecydowanie musi być jakimś wariatem. No i to właśnie staram się, tego się właśnie staram dowiedzieć. Czy ty masz jakieś podejrzenia, Sam? Czy jest ktoś, kto chciałby zabić Radę? Wykonać zbrodnie całego wieku, czy nawet milenium? Raczej nie wiem, LD. Bardzo mi przykro, że nie mogę ci bardziej pomóc. Wszyscy tutaj są lojalnymi członkami syndykatu, czyż nie? Ja mam taką nadzieję. A teraz Sam, powiedz mi o twoim alibi coś więcej. Gdzie ty byłeś w tym czasie? Czy ja jestem podejrzany, LD? Sam, ja tutaj badam tę sprawę. No tak, LD, wszyscy musimy współpracować, czyż nie? Lydia zabrała mnie do Bram Paradise. Skończyłem pakować bar, spędziłem kilka minut jeszcze na przyglądaniu się temu miejscu. Nie spodziewałem się, że tutaj wrócę, no bo jak mógłbym. O której godzinie opuściłeś bar? Powiedziałem Juriemu, że mogę już jechać. Lydia przyjechała po mnie i poszliśmy razem do bram. Jakoś odebrała mnie, chyba to było 10 minut do północy. Potem przybyliśmy do bram i było wtedy 5 do północy. Jakiekolwiek dowody? Komputery przy bramie będą miały logi. No to je sprawdzę. Fajna rzecz do sprawdzenia. Dobra, a twój motyw? Co jeżeli chodzi o twój motyw, Sam? Jasna sprawa, Eddie. Co byś chciała wiedzieć? Czy masz cokolwiek, co chciałbyś mi powiedzieć? Nie za bardzo, Eddie. Jesteśmy po prostu szczęśliwi. Każdy ma jakiś motyw, tylko trzeba o tym dobrze pomyśleć, Sam. Czyż tak naprawdę jest, Sam? Sam, Lady? Bez cienia wątpliwości. No Sam nie za bardzo chce się do swojego przyznać, gdyby go miał nawet. Czy Yuri tutaj przychodzi? A czemu pytasz, Eddie? Lydia o nim mówiła. Nie znam go za bardzo, bo on się pojawił po moim czasie. Ludzie często mówią do barmanów. Otwierają się przed nimi po złym dniu. No, w
faktycznie, przychodzi od czasu do czasu. Wszyscy potrzebujemy się napić, prawda? Ja tam nie ufam ludziom, którzy tak nie robią. Ale wszyscy mamy swoje własne... wszyscy mamy swoje własne sposoby na no, życie. To może być jednak mroczna ścieżka. Lepiej uważać, czyż nie? A co możesz mi nim powiedzieć? A, to jest chłopak, który lubi moc i władzę. Wszystko, o czym myśli, to właśnie władza i ambicja. On chce być w Radzie? No pewnie, że tak. Myślisz, że w końcu coś mu odbiło? Odbiło? No, wszystko, za czym on podąża, to jego ambicja. Ja głosowałem przeciwko niemu podczas jednego z wielu licznych wniosków. I kiedyś nawet do mnie podbił w takiej sytuacji. Jest zirytowany, jest zły i jest niecierpliwy. Myśli, że jest już gotowy, żeby dowodzić całym tym show. Ale czyż tak nie mają wszyscy młodzi ludzie? No nie wiem. Czy widziałeś Yuriego ostatniej nocy? Lydia próbowała do niego dzwonić. Powinna się o to zapytać, co nie? Kto zabił marszałów? Dobra, zapytajmy się o nóż. Jakikolwiek pomysł w kwestii tego, dlaczego nóż Lydii był na zewnątrz penthouse'u? Nie mam absolutnie żadnego pomysłu, Lydii. Jesteś pewna, że to jej? No będziemy wprost mówić. No ma wyryte... ma pewne ryciny na sobie. Żłobienia, może tak powinienem powiedzieć. No cóż, tak, to jest jej nóż. Nie mam pojęcia, dlaczego tam się znalazł, jednak zapytałaś ją o to? Nie chcę nam powiedzieć. Czy wiesz trochę na temat morderstwa marszali na zewnątrz budynku Rady? No nie wiem za bardzo, Eddie. To straszna sprawa, co nie? Dobra, o KHX-ie mi powiedz. Co wiesz o zniknięciu KHX-a? No nie za bardzo chyba jestem w stanie ci pomóc w tym. Może sprawdź lepiej jego miejsce, to które wychodzi na ocean? Powinniśmy tam pójść faktycznie. Grand Marshal ostatniej nocy. Czy widziałaś? Widziałeś Grand Marshal? Akiko? Nie, obawiam się, że jej nie widziałem. Może powinnaś zapytać jej o jakieś sprawy, które cię interesują sama. Dobra, Carmelina, czy widziałeś architekt? A zapytałaś o to architekt? No, co o to, czy się widziała? Sam. Trochę te odpowiedzi masz takie niezbyt. A czy widziałeś Crimson? Ona czasami wpada na drinka wieczorem, ale nie widziałem jej aż do czasu kryzysowego spotkania ostatniej nocy. Musisz z nią pogadać sama. Dobra, a jeżeli chodzi o doktora? Ty go widziałeś ostatniej nocy? Mówił, że był w swojej klinice, czy nie? Dobra, co jeżeli chodzi o Henry'ego? Co możesz mi powiedzieć o jego ruchach ostatniej nocy? Byłaś w celi odosobnienia? Powinnaś się pogadać o tym z Akiko. Witness? Nie mam nic na ten temat. Poza tym, co słyszałem na spotkaniu kryzysowym. Był w apartamencie z Carmeliną. Chyba musisz i o to zapytać. Okej. A druga pieczęć? Czy wiesz na temat drugiej pieczęci? To zagadka, czyż nie? Ale niezbyt dla mnie jasna. Okej, ucieczka Henry'ego. Co wiesz na temat ucieczki? Nie za bardzo chyba mogę w tej kwestii pomóc. No on generalnie nie wie za dużo. Czy coś na temat opętania 10 lat temu? Martwa strefa to bardzo złe wiadomości, Eddie. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat przestępstwa sprzed dekady, to będziesz musiała przyjrzeć się trumnie z samych piekieł. To będziemy musieli tak zrobić. Dla Pohangał Team. Swoją drogą, świetna muzyka jest w tym barze. Bardziej mi się podoba. A napijemy się. Napijemy się drinka. To polecisz sam. A jak długo ostatni raz miałeś drinka? 3 miliony dni. Chcesz troszkę jakby zacząć nadążać? Ale tak tylko troszeczkę. Bo jednak musimy rozwiązać takie masowego morderstwa. No bar to miejsce, w którym można się trochę rozluźnić, czyż nie? Coś ci zaczniemy z takim highballem. No brzmi dobrze. No to miłego picia. Jest to całkiem dobre sam. Jesteś zbyt miły, LD. Ja wciąż ćwiczę się w tym fachu. To jest bardzo dobry blendowany whisky Beyond Horizon autorstwa Dead Nebula. Ma taki bardzo dobry smak i słodką, nieco dymowy aromat. Bardzo dobrze się pije to razem z wodą sodową i nutką mięty. To czyni z tego dobry drink. Don't be modest. Nie bądź skromny, bądź dumny z siebie. Nie chcę wychodzić za bardzo przed szereg, ale artysta nigdy nie powinien być usatysfakcjonowany ze swojej pracy, czyż nie?
Zawsze jest przecież kolejny kolejny krok do perfekcji. Czy ty w takim wypadku gonisz za celem, który jest poza zasięgiem? A to nie ma znaczenia, czy on jest poza zasięgiem. Jedno, co jest ważne, to to, że się próbuje i że wciąż się poprawiasz. A kluczem do tego highballu jest tak naprawdę lód. Lód, który jest zamrożony w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Sprawia, że lód jest na tyle twardy, że się nie topi. Możesz cieszyć się smakiem składników bez obawy, że lód się rozpuści i rozcieńczy to wszystko. Ten lód jest tak cięty, żeby bardzo ciasno się mieścił w szklance. Musi być, całość tego drinku musi być mieszana delikatnie, żeby woda sodowa nie zaczęła gazować. Mieszasz bez ruszania lodem. To całkiem nieźle to wszystko mrozi, czyż nie? Zawsze potrafisz stworzyć perfekcyjny drink. Proszę cię, Eldi, wciąż się uczę. No dobra, muszę iść i dodać trochę oddechu do Paradise. Dobrze się to gadało sam. To zawsze przyjemność, Eldi. Wpadnij znowu. Absolutnie. Dobra, sam jest przyjemnym typem. Problem jest taki, że wciąż pozostaje podejrzany. Jakby nie patrzeć, to możemy odpuścić nawet dlatego, że kogoś lubimy. To by było nieprofesjonalne z naszej strony. Dobra, Sam. Trzymaj się ciepło. My natomiast udamy się... Ja tutaj w ogóle... A, tam było zamknięte, nie? Nie mogłem się tam dostać. Zastanawiam się, czy na pewno tego nie mogę zrobić w żaden sposób. W teorii mógłbym po tym murku pobiegać, ale czy to mi coś da? No właśnie, nie bardzo. Może wskoczę na to i tutaj? Dobra, spróbujmy. O! O, proszę, proszę. Tu mamy jakiś postęp. I udało się, proszę bardzo. Tu możemy już otworzyć, nie? Tak, okej. Okay. No i jakiś plusik. Tu mamy jakiś hatch, do którego możemy wejść. Słyszę też sędziego, prawdopodobnie ze środku domu. Zbadajmy go. A nie, ze środku domu, pewnie na górze jednak jest. Dobra. To jest ten bar Sama, więc sobie troszkę go pobadamy. Safe, który jest zamknięty przez komputer. Nie wiem, czy możemy go... No, nie mamy jeszcze wszystkich członów, których moglibyśmy tutaj użyć. Szkoda. Szkoda, kurczę, bo to może być coś ciekawego w takim wypadku. To jest kolejny komputer, tu nie mamy piramid z kolei tylko. Czyli jakbyśmy dostali jeden upgrade, byśmy mogli tutaj coś już zbadać. Ale dobrze wiedzieć, że to jest. Otwarliśmy sobie przejście, będziemy mogli tutaj może, jeśli nie zapomnimy, się przedostać. Teraz pytanie brzmi, co Shinji tam odpiernicza? O, super, mamy wspomnienie, tak? Ścieżka krwi z tego baru. No to już z tego, jakby nie patrzeć, z tej wyspy. Dlaczego to robić? Dlaczego robić co? Zbrodnie, morderstwo... Zabójstwo w Paradise. Aby zmienić świat. Kiedy pociągniesz ze spust albo wbijesz nóż, świat się rozgałęzia. Stary świat przestaje istnieć. Żyje tylko w historii. Historia jest zapomniana. Świat jest stworzony na nowo albo przekształtowany. Zależy. Wszyscy żyjemy w nowym świecie po takiej sytuacji. To w takim wypadku świat się musi bardzo często zmieniać. Nawet częściej niż myślisz. Jest takie filozoficzne rozmowy w tym barze się dzieją. Zastanawiam się, po ilu drinkach to ta konkretna rozmowa nastąpiła. I żałuję, że nie jestem jej członkiem, bo to brzmi jak hardkorowa rozmowa filozoficzna. Czy tam coś jest? Ja do tego hacza jeszcze muszę skoczyć, przypominam, więc nie pójdę tam na razie. Shinji, co ty tu robisz? Ja zdecydowanie mógłbym wypić teraz jakiś koktajl. Jak ty w ogóle zacząłeś się cieszyć, lubić koktajle? Kiedy bar się zamyka i tak sobie tutaj trochę chilluję na dachu, to zajmuję się tym, co pozostało. Koktajle są jedną z tych niewielu dobrych rzeczy, które ludzie zrobili. Jaki jest twój ulubiony? Ja lubię dobre mojito. Dużo rumu i mięty. Powinniśmy skończyć tę konwersację. Było to tak długi czas, odkąd ostatni raz miałem mojito. Masz ochotę wziąć takich kilka i pooglądać, jak wyspa umiera? Nie tym razem. Whatever.
Shinji próbuje, Shinji próbuje. Może w którymś dnia mu się nawet uda. Dobra, zejdźmy w dół. Bo tam jest ten hatch, który mnie strasznie ciekawi. Otworzymy go. Nie wiem, gdzie się dostaniemy tym haczem, nie mam pojęcia. O kurde, sekretny tunel. No dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze, gdzie on taki niepetku wiedzie. Ale trochę mnie martwi istnienie tego sekretnego tunelu pod barem sama. To sugeruje niedobre rzeczy. Zobaczmy, dokąd prowadzi. W takim razie. Sekretny tunel, który prowadzi prosto do martwej strefy. Ktoś był niegrzeczny. My god, to miejsce jest całkiem niesamowite. To miejsce jest całkiem niesamowite. Dobra. Weźmiemy sobie kolejny drink. Zobaczmy, o czym tutaj będę teraz w barze rozmawiać. Jak myślisz, kto rządzi światem? Jeden teraz mówię, syndykat. Ale nie naszym światem. Prawdziwym światem? Nie, tym też nie. O jakim innym świecie ty mówisz? Metaforycznym światem. Konceptem świata. To masz na myśli bogów? Nie, tak. Ale czy oni są tylko bogami? Jedynymi bogami? Możliwe, prawdopodobnie, może, na pewno, absolutnie nie. Jak można powiedzieć, cokolwiek wyrokować w tej kwestii? Skąd mamy to w ogóle wiedzieć? Jeśli martwisz się czymś takim, to w końcu się zagubisz. Ja się nie chcę zagubić. Dobrze, bardzo łatwo to jednak zrobić. Nie wiem, dlaczego intuję te rozmowy w barze tak bardzo. Są powalone, ale z jakiegoś powodu mi się podobają. Co to wybudować, co mamy? To jest destylernia whisky. Ona wciąż działa, ale przecież martwa strefa powinna być zapieczętowana. Czy sam robił jakieś nielegalne blendy? Jest tutaj coś dziwnego. To jest chłodziarka, którą normalnie się używa w celów medycznych, która ma otrzymać krew zimną, kiedy jest transportowana. I nawet jest tutaj pusta butelka po krwi. O nie, kolejna rzecz, która pasuje do zbrodni. Nie, w sensie... nóż i tak dalej, i teraz jeszcze coś do przechowywania krwi, zaraz się okaże, że oni faktycznie to zrobili. Co prawda etykieta została zerwana, ale mogę odczytać K jako pierwszą literę imienia. K? Ale krwi nie odnaleziono. Ta butelka została wyszorowana do czysta, nie ma ani kropli tutaj krwi. Po tym jak została wyczyszczona, dlatego żeby usunąć jakiekolwiek dowody, ale czemu ją trzymać dalej? Jakaś paranoja? Nikt nie wchodzi do Dead Zone, więc tutaj nie byłaby znaleziona. Ale mogłaby pomóc w na przykład upozorowaniu, że to ktoś inny coś zrobił. Jeśli by się okazało, że nie można jej znaleźć. Muszę sprawdzić, do kogo to jest połączone. Jeśli tylko pójdę do sama i zapytam się go o to tak wprost, to nic mi to nie da. No właśnie w tym jest problem. Faktycznie nic ci to nie da, jeśli tak pójdziemy. Nic nam to nie da. Tak, stąd to. Jezus. Stąd to my się nigdzie nie dostaniemy. Wow, to miejsce jest niesamowite. To jest co? Coś tutaj zostało zniszczone. Starlight twierdzi, że nie ma tutaj niczego dziwnego. Jakieś kawałki metalu, plastiku, kolorowych szkła i odpornego na ogień materiału. Nie ma żadnego sposobu, żeby określić, co to było. Dobra, tutaj nie ma nic. Nie wiem, czy to jest taka większa lokacja, czy taka mniejsza, kurde, i to mnie zastanawia strasznie. Tutaj coś jest. Myślę, że to jest takie większe, to kurde, nie chciałbym teraz tego sprawdzać, to jest takie małe. Moglibyśmy szybko przebiec tędy. A Boże, to jest nawet drink. Dobra, to chyba jest większa lokacja jednak, jak tak patrzę. Dobra, kupmy sobie maszynkę. Znaczy maszynkę, kupmy sobie piciu. D2. Wygląda trochę jak Red Bull. Energy drink, który powoduje, że jakby twoja krew chciała wręcz wypuchnąć z twojego ciała. Dobrze się sprawdza jako... W końcu? A proszę bardzo. Wypróbowałaś wiele z różnych refreshujących, odświeżających napoi, które robimy. Jesteś naszym najbardziej cennym klientem.
Czy masz jakiegoś swojego ulubionego? Tak ciężko jest wybrać jakiegoś ulubionego. Nie przejmuj się tym. Pamiętaj, że ten upgrade dla Starlight, o którym. Pamiętasz o tym upgrade dla Starlight, o którym mówiliśmy? Mamy go dla ciebie. Poczekaj chwilkę. Ta maszyna została teraz zestartowana. Powinnaś być w stanie wziąć upgrade bezpośrednio z niej. Nie zapomnij. Nie zapomnij, jest w magazynach. Dlaczego taki hardware jest utkwił w maszynie do napoi? Bo szef naszej ochrony to prawdziwy debil. I to jest odpowiedź, która pasuje do każdego pytania. On się popisywał tuż przed rytuałem nie morderstwa, tylko masakry. Myślał, że pokazanie różnych dziur w naszym systemie to świetny sposób, żeby zaimponować ludziom. A skąd miał w ogóle upgrade do Starlight? A, zrobił dla kogoś jakąś przysługę, dla kogo nie powinien w syndykacie. Obiecali mu kawałek technologii w nagrodę. No i to, co dostał, było nieużywalnym upgrade'em, którego można użyć na urządzeniu, którego nigdy nie widział. Mówiliśmy, debil. A w jakim cudem się ono znalazło w maszynie? No, marszale zaczęli pukać do nas, próbowaliśmy to schować. Zaczasnęło się w maszynie, która wydawała napoje. Powinno z niej wylecieć, jeśli spróbujesz coś kupić teraz, kiedy została zastartowana. No dobra, działa dla mnie, dzięki. Powodzenia, Lady Love Days. Jeśli ktokolwiek przyzna się do zbrodni w zasięgu naszych mikrofonów, od razu damy ci znać. No to bardzo miłe. Czyli tak, musimy pójść do warehouse'ów, czyli do tych magazynów i tam odebrać sobie maszynkę. Tutaj jeszcze zgarniemy sobie tą 17 wyspa. A, 17, co? Pamiętasz ją? Pamiętacie ich? Pamiętacie to? Wystarczająco, żeby życzyć. Prosić o śmierć. Jezus, co tam się stało na tej wyspie 17? No dobra. Tutaj są jakieś rzeczy. Mi się wydaje, że tutaj jednak jest. Ja się trochę cykam w tym miejscu łazić, szczerze mówiąc. O. Tutaj mamy jakiś zamek elektroniczny, który. O, proszę bardzo. Teraz pewnie będziemy mogli tutaj przejść. Tak, tylko czy ja tutaj bezpośrednio chcę już iść? Chyba jeszcze nie. Dobra, popatrzmy, co tutaj jeszcze jest w tym miejscu. Dobrze. No tak, bo z tego co ja rozumiem, to tu było normalne osiedle. Po tym jak został ten rytuał przeprowadzony, tu się odpierniczyły rzeczy, jak widać. I on jest teraz pokryty taką kopułą w stylu, wiecie, Czarnobyla, tak naprawdę. No dobra, czy jesteśmy w stanie wyjść na pięterka? I co ważniejsze, czy to ma jakikolwiek sens? W sumie, jak ktoś by chciał coś ukryć, to tutaj jest idealne miejsce, żeby to ukryć, to prawda. O! Apartament Henry'ego. Miejsce punkt zero dla inwazji demonicznej 10 lat temu. Tutaj ten demon go opętał i zabił matkę. A także Grace Bloodlines. Demony tutaj zaczęły wypadać i psuć całą wyspę. Ta betonowy sarkofag został wybudowany później, żeby zahamować trochę rozwój tej całej plagi. Jak tylko demoniczne zniszczenie, korupcja się tutaj pojawiła, to zaznaczyło to początek końca dla Wyspy 24. Ciekawe, jakie prawdy są tutaj schowane. Możemy tu wejść? Możemy, Jezu, strasznie wygląda. To demoniczne pętanie to jest faktycznie big deal dla tych miejsc chyba. O, to jest pentagram, tutaj są rzeczy, proszę bardzo. Dobra. A potrzebujemy kodu do tego save'u. Musimy zapytać o to Henry'ego, to w końcu jest jego apartament. No dobra, ciekawe, czy on tak chętnie powie o tym. A tutaj mamy narysowany kredą koło do rytuałów. Prawdopodobnie tutaj Henry wykonał rytuał, który spowodował jego opętanie. Symbole napisane kredą, świeczki i statuły bóstw. A nie można pokonać klasyków, kiedy wykonuje się nielegalny rytuał. Tam jest coś, ja to chcę, ale nie mamy tego kodu. Dobra. Mam nadzieję, że Starlight to wszystko zapisuje. Bo ja o połowę tych rzeczy bym już nie pamiętał. O! Tutaj mamy ciało.
Rene Division, matki Henry'ego. Ona została uduszona. Wygląda na to, że ciało zostało tutaj zostawione, kiedy nie opętanie, tylko kiedy korupcja, zniszczenie, skażenie się nastąpiło i cały teren został ewakuowany. Ona się tutaj rozkładała od 10 lat. Nie ma tutaj żadnych więcej dowodów. No, telewizor działa, jak widać. No dobra, za dużo tutaj nie mamy informacji dalej dodatkowych. Może możemy jeszcze trochę do góry pójść i zobaczyć, co tutaj jest. Tutaj też coś słyszę. Okej, to jest tylko ten, tylko jakaś wieża. O, proszę bardzo. Oddamy krew. Weźmiemy sobie to serduszko. Kolejne jakieś żłobienia. A propos Dying from Sadness. Tak, to się o nim już w tym odcinku, czy poprzednim uczyliśmy, że kamień, który jest filozofem, tak? No, do góry jeszcze możemy podejść. To niczego nie ma. Dobra. Mógłbym w sumie po prostu zaskoczyć. Tylko nie pamiętam, którędy wchodziłem i nie chcę zrobić jakiegoś głupiego motywu, że się gdzieś zablokuje. Więc sobie jednak zejdę schodami. Jak kulturalny, grzeczny człowiek, którym absolutnie jestem. Dobra. Chyba też nie byliśmy. Oczywiście tutaj fast travelu nie ma, no bo jakby czego się spodziewać, to pewnie nikt nie przyjeżdża, jesteśmy tutaj, mnie to cholera wie, czy nie jesteśmy tutaj pierwszymi osobami od dłuższego czasu. Czy to mogę wejść? Myślałem przez chwilę, że to może z jakąś wodą, ale jednak nie. Dobra, tam podejdziemy za chwilkę, tak najpierw zgarniemy stąd, o właśnie to. Memento 16. Czas kluczych kół obserwujących, krótszych kół, kręgów. Dobra, skoczymy jeszcze tutaj. Trzeba się będzie wynosić z tego miejsca. Oj, nie tak to miało nam wyjść. O, proszę bardzo, w ten sposób. A nie, to tutaj się jakby zaczęło. Okej, to możemy zejść tamtędy. Czy to nie jest aż tak ogromny sarkofag? No, w sumie to, dobra, jest ogromny jednak, ale spodziewałem się całej dzielnicy. Dead Nebula. Maskotka została wymyślona wiele wysp temu przez artystę Renoya. Dzieciaki go uwielbiają. Okej. Nie wiem, czy tą wersję by uwielbiały. Znaczy, no sam sobie wygląda okej, ale ta muzyczka jest taka trochę... A, proszę bardzo, tutaj mamy co? Nie. To prawdopodobnie jest wyjście, więc zaraz. Najpierw sobie skoczymy tutaj. Cóż, ten odcinek będzie troszkę dłuższy niż inny, ale jakoś tak się złożyło. Ten te drzwi mają zamek, który jest zakodowany na Witnessa i na próbki krwi Witnessa i Karmeliny. Witness tutaj wchodził bardzo regularnie, nawet dwa dni temu. Karmelina tutaj nie była od lat. Okej. No, tu jest całkiem przytulnie. Tutaj mamy jakieś maszyny, które wyglądają, jakby mogły kogoś przytrzymać. To miejsce jest pełne różnego rodzaju kajdanek i narzędzi do operacji. Wszystkie te, jak to nazwać, kurczę, nie kajdanki koniecznie, ale takie rzeczy, które właśnie przytrzymują ludzi, liny i tak dalej, są pobłogosławione. Łańcuchy i święte kryształy. Jedyny powód, dla którego mógłbyś tych potrzebować, jest jeżeli chciałbyś przechować tutaj coś demonicznego. Ty był trzymany demon. O, niech mnie cicha koza chroni. To może być ogromne. Tu jest ukryty bunkier demonologiczny, który jest wielkim sekretem. Muszę znaleźć, w jaki sposób to jest powiązane ze sprawą, zanim ktoś tutaj zacznie pukać do tych drzwi. Nie chcę, żeby ktokolwiek się przestraszył bez powodu.
W sensie, żeby nam nie zaczął. No, psuć tych rzeczy tutaj. O mój Boże. Demony są powalone. Dobra, co to jest? To jest jakieś urządzenie, które miało na celu studiowanie różnych demonów. Wydaje się, jakby było jakiegoś rodzaju mocno zasilanym mikroskopem. Okej. Okay. To? To jest chromatograf. Nie za bardzo uważałem na zajęciach podczas szkoły. To było wtedy, kiedy Izaja i ja zaczęliśmy ze sobą randkować. Dużo szczęśliwszy dni. Ale przynajmniej wierzę, że to chromatograf, ja bym tego nie potrafił określić. I tak uważała całkiem nieźle. A to jest z pewnego rodzaju pudło krata do przechowywania. Przetrzymywania właściwie. Te więzy, o więzy to dobre słowo, są pokryte świętymi znakami. To mogłoby być wykorzystane do przetrzymywania demona. Czy ktoś starał się tutaj po prostu przechowywać demona? No jeżeli się starał, biorąc pod uwagę, że tutaj demona nie ma, to chyba mu nie poszło. A to jest używane do tomografii. Strzelam, że to było używane, aby sprawdzić, co jest wewnątrz demona. No to super. Czyli mamy tutaj całą pakę różnych demonicznych rzeczy. Wiemy, że Witness i Carmelina mogli tutaj wchodzić. Carmeliny nie było tu od lat. Witness tutaj był niedawno. Czyli musielibyśmy pogadać z Carmeliną w takim wypadku, jak na zdrowy rozum, bo ona nam może coś powiedzieć. Witness pewnie będzie udawał, że o niczym nie wie. Znaczy no, że nie wie, to nie będzie mógł udawać. Mamy logi, ale... Ale pewnie nie będzie chciał za dużo mówić. No nic. Spadamy stąd w takim wypadku. To miejsce jest stosunkowo creepy jednak. A zobaczmy, dokąd prowadzi wyjście. O. Okej. A to jest takie jakby... Wiecie, odseparowane, żeby nie wchodzić i nie psuć powietrza w normalnej strefie. A, my nawet nie jesteśmy w stanie tutaj wejść, w teorii. Czyli my nawet nie możemy wyjść tą drogą, bo nie mamy odpowiednich tych. Czyli my się naprawdę troszkę ominęliśmy całą sytuację. No dobra, znaczy, że musimy wrócić do domostwa Sama. Ale właśnie, sam fakt, że ten tunel jeszcze jest od Sama, też nastręcza pewnych pytań. Być może to jest wielka zmowa, być może wszyscy tutaj są zamieszani w zabójstwo tego syndykatu. I być może wszyscy są happy z tym, co się stało tak naprawdę. Być może nikt tego syndykatu już nie lubił, cholera wie, może taka jest prawda, może tego się dowiemy niedługo. No dobra, wracamy. Czy siak fabuła się zagęszcza? My jesteśmy w wielkim wodnym tunelu. Przejdziemy go sobie szybko. Swoją drogą, to musi być trochę stresujące żyć obok takiej strefy. Ja bym się przynajmniej stresował, bo to nie jakieś tam techniczne, czy to demon faktyczny był. To był faktyczny demon. Dobra. Mieliśmy jeszcze sprawdzić dach, tego co kojarzę. Tam była jedna rzecz, którą chciałem zobaczyć. Więc zerknę tam szybko. I jak tylko zerkniemy, to będziemy mogli sobie ten odcinek zakończyć, ale najpierw to sprawdźmy. Gdzie to było? A, tutaj to było. Okej. Okay. Tutaj chciałem sprawdzić. A, no to żebym sprawdził. Chyba nie tak muszę zrobić. Okej. Okay. Też nie do końca o to chodziło, ale niech będzie. Dobra, Sam. Dzięki śliczne za rozmowę. Miło się gawędziło. Wcale nie byłem w twoim fajnym tunelu. Tutaj sobie grę zapiszemy, moi drodzy. Teraz, żeby się nie pomylić. Tutaj 30 oktober ostatni raz. Znaczy ostatni raz. Jakiś czas temu zapisywałem na tym save'ie. Moi drodzy, dziękuję ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, dowiadujemy się coraz ciekawszych rzeczy, więc niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli nawet jakieś takie sensowne wnioski zacząć stawiać. Nie wynikające absolutnie z niczego i z tylko z ich domysłów. Tak czy siak, widzimy się niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!